Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy pod bramą stoczni, gdzie złożono wieńce, niedawno to nagrywałem, a teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda po złożeniu, już ta brama jest trochę bardziej pusta. No jak widać jest to brama udekorowana pięknie kwiatami. 35 lat minęło od czasu, kiedy tutaj był strajk na Stoczni Gdańskiej, gdzie no walczyliśmy o wolną prasę, o wolne media. No niestety dzisiaj tego nie mamy, bo Biuro Ochrony Rządu przed chwilą wyprosiło mnie z sali, bo Pomorska Telewizja Narodowa to nie TVN, to nie Polsat, to nie rządowa telewizja. Jak widać, no takie rzeczy się dzieją. Czyli mamy dzisiaj media uzależnione dalej od władzy. Porowcy decydują, kto będzie mógł dojść do prezydenta, czy sfilmować Beatę Szydło. No, udało mi się dzisiaj porozmawiać z panią Beatą Szydło. Także no, Pomorska Telewizja Narodowa, że mają. Witam z Gdańska. I tak to wygląda. A tutaj ludzie się fotografują, robią zdjęcia. Bo to jest okazja, żeby tutaj się sfotografować pod bramą. Starsi i piękne dziewczyny też, na trzech, cztery laski na raz. Cztery laski na raz, tak? Tak, cztery laski. Blondyny. Blondynki. Wszystkiego dobrego. No tutaj mamy pomnik stoczniowców, o to właśnie też walczyli w strajku sierpniowym, żeby ten pomnik powstał, on powstał. Mamy piękną tablicę. I tak to jest. Tutaj jest pomnik, miniaturka dla niewidomych, żeby mogli sobie rękami wyczuć, jak to jest. No tutaj mamy 21 razy tak, czyli przez postulaty. No i to tak, te postulaty są 21, z których tak naprawdę z tych postulatów został tylko jeden postulat, który na dzisiaj jest aktualny. Czyli no, urlopy macierzyńskie, bo z tych 21 postulatów już żaden nie obowiązuje. W sobotu wolnych nie ma, bo zabrali. Tak to wygląda. Tutaj widzimy pana w czarnym czerwonym płaszczu. Proszę pana, halo! Może pan dwa słowa do kamery? Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Dlaczego pan nosi taki czerwony płaszcz? Może pan powie nam. Ja jestem w ruchu intronizacyjnym. Co to znaczy? Społeczny ruch intronizacyjny. Jezusa Chrystusa, Króla Polski i tak dalej. I tutaj pan... I tutaj będziemy brali udział... Intronizuje Jezusa, tak? Tak. I co wy chcecie zrobić? No, chodzi o to, żeby Jezus Chrystus był Królem Polskim, prawo Boże. A nie jest? Nie jest. No dla katolików na pewno jest. Proszę pana. Tak, ale tu chodzi o to, żeby intronizowano Jezusa Chrystusa na Króla Polski i prawo Boże, żeby było przestrzegane i tak dalej. I przede wszystkim, tak jak według słów Rozalii Celakównej... Czyli mówi pan o 10 przykazaniach. Tak, tak. Żeby przestrzegać. A wie panie, to wchodzi małymi kroczkami. No rozumiem. A pan jest z jakiegoś zakonu? Dlaczego nie, tak jest? Ja jestem w ruchu takim społecznym. Ruch społeczny. Intonizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Nie? Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Rozalia Celakówna. Ja jeszcze nie jestem. A pan co robi tutaj? Dzień dobry. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Dziękuję. Pan skąd przyjechał? Przemyśla. Przemyśla. I co? Tak, czemu pan tu przyjechał? Jestem w Gdyni. No i przecież popatrzcie, jak tutaj jest. Przecież ja tu na stoczni to pracowałem. Tu jak najbardziej. Pracował. Był pracownikiem. Na jakim wydziale pan pracował? Ojej, wszędzie cię było możliwe. Ale na jakim wydziale konkretnie? Mechaniczne. Tak. I długo pan przepracował w stoczni? Spawanie i tak dalej. Około 40 lat. Aha, i teraz tak. Pan już jest na emeryturze. No, a teraz pracuję. Popatrzcie, jaka to jest zmiana, strach. Rozumiem, dobra. A tak dobrze było, super. Miał pracę i tak dalej. No i jest też zmiana okropna. No a jak pan się czuje w dzisiejszym świecie? Jak teraz się żyje? Ile pan ma emerytury? O Jezu, lepiej dużo? Nie mówić. No ale nie, jak pan powie, no to jest, to nie jest tajemnica. Słabo. No ale proszę powiedzieć konkretną kwotę wymienić. Ile pan na rękę dostaje? Słabo. No ile na rękę dzisiaj stoczniowiec ma? 1200 zł. No to 1200 zł to jest emerytura. To emerytura. Duża. Jest duża. A mówi pan, że to jest duża. A pan ma mniejszą? Słucham? Pan ma mniejszą emeryturę? Ja mam większą, ale to jest duża. A pan mówi, że pan ma większą. To znaczy, że są jeszcze większe emerytury. 200 zł więcej. 200 zł więcej. A też pan stoczniowcem jest? I tak jest. Też pan był stoczniowcem. Na jakim wydziale? No P1. P1, tak?
Co pan tam robił na tym wydziale? Jaka praca była? No tak jak ta pani Sumnicowa. Na Sumnicy pan jeździł? Na dźwigach i na Sumnicy. A, czyli pan po prostu też jak uznania Walentynowicz. Sumnica i dźwigi. Ile pan lat przepracował? Jak 40. No panie, zarobiłem 1200 zł. 1200 zł i z tego trzeba żyć, tak? Na leki nie starczy. Na opłaty, mieszkanie i tak dalej, prąd, gaz. No ja wiem. No tak to wygląda. Tak dzisiaj nasi stoczniowcy, którzy pracowali w tej Stoczni Gdańskiej, tak dzisiaj ci panowie, jak widać, tutaj mają, prawda? Dziękuję panom. Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia z Gdańska. Ahoj.